Dungeon of Dragon Knight. Gra, do której dostałem dopiero dostęp i tak się zastanawiam. What the hell? Bo z jednej strony wygląda na całkiem ładne menu, z dużą ilością blera, a z drugiej strony jakąś taką robioną przez jedną, dwie osoby grę. No ale ciekawe, zobaczmy. Story mówi? Is there a story? Somehow, you and your expedition team went deep in the forest. You were exhausted after being lost for a long time. But there was no way to get out of this dead place. When everyone was desperate, a woman appeared in front of you. She told you that the house she lived was not far from here, where she could offer food and shelter to everyone. The house was absolutely so simple that it seemed to be the entrance to a cave. But when you wanted to find this woman, she disappeared. You could no longer move forward. The team decided to rest here. However, when you pushed the door into the house, you realized that things were not what you thought they were. Okej. Okay. Stanowczo lektor powinien popracować nad tym, jak czyta tekst, a nie. Dobre, dobre, dobre. Dungeon of Dragon Knight. Moi drodzy. Co my tu jeszcze mamy? Select game, new game. Create team. Customize team of this, or the system will provide one for you. Dobra, na razie niech system provide one for you. Map? No map? Kiedy to pasa? Apply, normal. Apply. Niech mi system provide for me. Nie no, nie mówcie mi, że... No dobra. Tak, skip, bo ja już to tam... My name is Rula. I'm so sorry to put you in this situation. But I don't have any other choice, since I am not strong enough to save the world by myself. The situation is very dire indeed. In the depths of this dungeon, there is a fallen dragon knight, Samhain. He has a powerful magical orb, which is capable of opening the gates of hell. I fear he will use it to summon forth demons in an attempt to destroy the world, and I'm afraid I must ask you to stop him. Alas, Samhain's magic has sealed away my own, so I cannot aid you in battle. However, to help you as best as I can, I will provide weapons, armor, and other items to you. With your help, I believe we can save our world. Whenever you find a portal in the dungeon, it will take you back to my hideout, in case you need to rest or purchase new equipment. Use the items you find in the dungeon to aid you in your quest, my heroes. I beg you, help me in saving this world. Please defeat Samhain and retrieve his magical orb before it's too late. I tutaj też jest jakiś problem z lektorem. Tu są wykrzykniki, a ona jakby chyba nie widzi. I beg you for having saving the world. A to powinna jakoś, nie wiem. Jakby no koniec świata się zbliża, nie? A ona tak jakoś nie bardzo się tym przejmuje. Kwerty. Dobra. Is this a trap? A no okej, okay. Czyli mogliśmy sobie stworzyć postać, a mogliśmy sobie... Co to jest? Rozumiem, że tu jest jakaś mana. You do not have enough skill level. Okej, okay, whatever. No dobra. A po co jest taki dźwięk dziwny? A okej, okay. Podnoszę stopami. No to mam z bani. Ja tam widziałem jakiś mroczny portal. Okej, okay, dzięki. Jakby Samhain, to se może tam mnie pocałować w Samhain. Dobra.
Czy mogę wziąć no właśnie, pochodnie? Masz, nieś pochodnie. Kamień. Czy ja tam nie szedłem z mieczem i łukiem i coś tam jeszcze? Czy ja może jakiś jestem nietomny? Zaraz, czy ja mam tu charakter? Shit. Okej, okay. Elf kleryk. Elf kleryk to jest ten tutaj, co mi pochodnie niesie. Ma dużo dexa i wisdom. No, to by było zrozumiałe. To jest human wizard. Arcane magic. Spirit life magic. No dobra. I ona ma trochę wytrzymałości, dexa i inteligencji. Kupę. To jest elf ranger. No, czyli taka domyślna drużyna, nie? Trochę siły, dużo dexa. Spoko. Throwing weapon, light armor. Ten pewnie jest wojownikiem z heavy armor, heavy weapon. No dobra, dobra. No dobra, to jakby chyba tylko portal mi zostaje. Portal? A magic portal? To jest dla ludzi, którzy lubią Might and Magic, jak widzę. Shit! Mogę ci w czymś... A, tutaj mam coś. To jest zakładam... Aha, okej, okay, to jest zakładam... Czy ja mam inwentory? Ta mam, dwa. Letter. Czy ktoś mi go może przeczytać, tego lettera? Dobra, widzę, że nie. Okej, okay, to jakby... Throwing knife. Ty się zajmujesz throwowaniem, to se ma miejsce throwing knife. Czy ja mam jakiś... Co to jest? 1K8 obrażeń. Dobra. No przyda mi się jakaś maczuga dla wojownika, co? Okej. Okay. I gdzie ja to mam, niby? Dobra. Dobra, to masz. Czy coś jeszcze by mi się przydało? Chyba niekoniecznie. Co my tu mamy? To jest co, mój jakiś schowek, skrzynia? Pewnie tak. Nieważne. Heal the team. Quit the tavern. No to chyba nie bardzo jest tavern. Mhm. Kamień? Kamień kosztuje 36 sztuk złota. To ja bym został handlarzem kamieni po prostu. No dobra, nieważne. Plus 50 żarcia, plus 40 żarcia. Okej, tu jest jeszcze system żarcia. Tego mi jeszcze brakowało. 100 żarcia. Dobra, weźmy sobie jedną sztukę czegoś takiego. I zastanawiam się. A co? Celność zwiększa? Mnie to tak wygląda. A co? No nic. Od accuracy, jak to w każdym RPG-u. No i nieważne. Dobra, na razie sobie w ogóle podarujmy te jakby. O, właśnie. Zakupy. All to bag. No właśnie. Dobra. Pójdźmy do tych lochów i zobaczymy, co to tam jest. Nieważne. To jest jakaś mapa. Pod M? Pod tabem? Pod tabem. Dobra, ogarnijmy sobie, tam jakieś chyba jeszcze przejście jest.
Że gdzieś tutaj? A, no okej, okay, jasne. Cyk. Tu jest jakaś, jakieś coś? No czekam, aby na jednym mięsa jakiegoś. O. Możesz walczyć na dwie bronie. Nice. Może niekoniecznie. Mój kleryk może sobie też powalczyć. Jest tu coś w tych klatkach? A ten dźwięk mnie wnerwia. Okej, zabiorę jeszcze jedną pochodnię. Tylko może tak do... Eku? Czy ja mam jakieś... Pod I nie ma inwentory. L, J, K, coś gdzieś. Dobra, na razie niech tu się świeci. Mnie to wygląda, że pochodnie są wieczne. Dobra, no ale co to za list jest? Magowi oddam. On umie czytać to. Ona. Nie wiem, to muszę mieć w ręce, w nodze, w głowie, w czymś, żeby to przeczytać. Dobra, pies ci mordę, Lizo. To była pułapka, tak? No dobra. No to już teraz chociaż wiem, jak pułapki wyglądają. Ostre papryczki, jasne. Shackles. Skąd miałem wiedzieć? Nie gram w takie gry. Chlip. To jest chyba potion. Potion i kiełbasa. Dobra. Okej, za każdym razem po prostu walę w ścianę. To jest jakby taki indykator tego, że chodzę. To jest zamek. Zakładam, że do tego portalu. Ja już myślałem, że coś biegnie w moim kierunku. Mnie to wygląda na jakąś platformę. Okej. Medziki. Masz klucz. Nie wiem, co to się stało się. Jaki mutant. No, nie cofaj się aż tyle. No dobra, mam jakiś klucz. Do tego zamka? Nie wiem, to jest jakieś inwentory, coś. Ach, kurde. To nie jest ten klucz. Dum dum. Not here? Ta. Hop. Here maybe. To jest jakaś, nie wiem co. Oh shit. Nice, 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 nice. O, to biegnijmy dalej. Łaka maka, phone. There is a light in there. To jest jakiś zwój. Zwój czego? Burning... Aha, okej. Okay. Czyli list to po prostu pick up the torch, put something on. O, dobra.
Już ogarniam, o co chodzi. Burning Hand. To jest coś takiego. Runa. Dobra, to będę pamiętał, jak jest Burning Hand. To muszę sam sobie ogarniać to. Dobra, zamknij. Cyk. Atakuj. Nie wiem jak tu. A, dobra. Co, za każdym razem muszę sobie tak wybierać ten spela? Żeby go rzucić? Ekstra. Dobra. Nice. I guess. Mapka? O, matko kochana, to już zawędrowałem. Już nawet się nie opłaca tam gdzieś cofać z powrotem. A co to? Color spray. Tylko to jest wśród których run? To i to. To jest 10 many i to jest 10 many. Jeden ciul, tak? A damn. Dobra, to wiem gdzie jest. Co to było? Nie wiem, coś wziąłem. Inwentory. Nie wiem kto to co wziął. No dobra, ktokolwiek by czegokolwiek nie wziął, nie ma to znaczenia. W czasach płynnego sterowania taki szajs. No come on, ktoś ewidentnie podniósł teraz nóż. Tylko kto, gdzie i jak to zrobił? Nie jarzę. O, żeż ty. No, to dopiero są cooldowny, no nie ma co. Nara? 9 sztuk złota? No właśnie. O, matko kochana. Uwielbiam to sterowanie. No kto je wymyślił? Come on. W średniowieczu się tego używało, bo nie było w ogóle możliwości grania myszką. Sięgnij sobie po prostu. Dobra, jak otworzyć tą kratę? Zakładam, że jest jakaś dźwignia. Gdzieś. U, 23, nice. Dobra. No masz, ty będziesz niosła pochodnie. What the hell? Okej, okay, zakładam, że jak tu stanę, to po prostu mnie to... Nie ten przycisk. Hmm.
Dobra, tam nie wbiegnę, żebym nawet chciał. To jest jakiś zamek, do którego ja kluczy nie mam. Więc whatever. To chcę sobie wyjść wyżej? Aj, nie wiem. Mapka, no gdzie ja jestem? Tutaj. I... A to jeszcze mnie prosiło o to, że... Znaczy, dawało mi taką możliwość, że mogę sobie mapy nie włączać. Ło, wiecie jaka to by była rozgrywka? Pierwszej klasy. A tu jest ten, portal to the witch. To na razie nie potrzebuję. A tu nic nie ma w tym? Nie, nie ma. A secret place. Ja się zastanawiam, co to ta ściana taka podrapana? A se wejdę, kliknę. Dobra, oświećcie mnie tab. No i jeszcze mam kawałeczek. Tak naprawdę. Bo tam chciałem sobie popatrzeć. Jeszcze gdzieś jest takie... O, ekstra pomysł. Dawaj, torcza. Dobra, tam każdemu się mogło zdarzyć. Rozumiem, że to jest odpoczynek. Dobra. I teraz gdzieś tutaj, w tych kierunkach, bo pamiętam, że zostawiałem jakieś tam jeszcze przejścia, gdzie tam było mocno pootwierane, znaczy pozamykane. Jakieś tam parę, o właśnie, parę drzwi. Cyk. Cyk. A co to jest? Healing. I healing jest... Zaraz. Taka runa. Dobra. Search the wall carefully. Searchuj walla carefully. A, chyba, że to jest ta podpowiedź, że tam searchuj walla carefully, jak widziałem takie podrapane TT. No. What was that? A treasure. Okej, to strzała. To strzała. Nie no, jedna strzała, jak znajdę, to jest... A magic chest with a bow. Ten łuk to sobie mogę wsadzić co najwyżej, bo strzał do niego nie mam. Dobra, to wy sobie będziecie kamieniami rzucać w przeciwników. Dobra. No to taka, widzicie, że tak powiem, jazda jak widać. Każda jedna z tych gier wygląda praktycznie tak samo, gra się tak samo i odczuwa się tak samo, poza Bard's Tale. Nowy Bard's Tale był pod tym względem na pewno dla mnie bardziej przyjemny ze względu na to sterowanie, gdzie mogłem się po prostu poruszać jakoś tam myszką i tylko W do przodu i to już sobie samo radziło jakby z tym, co ja mam do... Z tym, co ja mam w głowie.
I to mi się podobało po prostu. Tu jest jakiś miecz. Sword. Zaraz, ja bym to zrobił raczej... A, on w ogóle nie używa broni tej. A dobra, to nic. Na tej zasadzie, no nie, że jakoś lepiej mi się w to grało, no bo ja jestem akurat zwolennikiem bardziej Morrowinda i takiego płynnego poruszania się postacią, niżeli odstawianie czegoś takiego przez przekręcanie się po jednym kwadraciku i w ogóle. Gra na pewno fajna i wiem, że wielu z was uwielbia takie gry, więc jeżeli macie ochotę, sprawdźcie sobie ten tytuł, bo zapowiada się naprawdę fajnie, mimo że to jest jakaś taka produkcja nie jakaś wielka, nie wiadomo jak wielkiego, jak dużego autorskiego studia, to pomimo wszystko i graficznie, i tak płynnościowo, no chodzi bardzo fajnie, także pod tym względem jestem całkiem mocno zadowolony. Chociaż jak słyszeliście, gra aktorska jest troszeczkę słaba, ale za to dźwiękowo majstersztyk. Podkład, ścieżka dźwiękowa, ta muzyka, która leci w tle, odgłosy walki nawet są bardzo fajne. Mogły być troszeczkę cichsze na pewno, ale zakładam, że to się da ustawić w opcjach. A druga ważna rzecz, irytujący niesamowicie dźwięk tego, nie wiem, uderzania w ścianę. Ciężko powiedzieć, co to jest. Natomiast jeżeli wam to nie przeszkadza, to oczywiście zapraszam was serdecznie do Dungeon of Dragon Knight. Napiszcie mi, co myślicie wy o tej grze, a ja się z wami żegnam i do zobaczenia już wkrótce. Hej, hej!